Panią poseł Annę Gembicką, Prawo i Sprawiedliwość. Pani marszałek, Wysoka Izbo, od 13 grudnia mamy do czynienia z systematycznym demontażem państwa. Niszczony jest system prawny przez wprowadzenie dublera do prokuratury, przez podważanie funkcjonowania sędziów, tylko po to, żebyście mieli podstawę do wypuszczania z więzienia bandziorów. To chyba jedyna grupa waszego elektoratu, o którą z takim oddaniem zadbaliście. A teraz robicie zamach na Trybunał Konstytucyjny. Co wam tak przeszkadza? Ano to, że Trybunał Konstytucyjny stoi na straży prymatu prawa polskiego nad prawem unijnym. Poseł sprawozdawca mówił o tym wprost. A ja wam przypominam, bo chyba zapomnieliście, że wy jesteście posłami polskiego Sejmu, a nie niemieckiego Bundestagu. Tą ustawą przyznajecie, że koalicja 13 grudnia nie tylko nazwą nawiązuje do czarnych czasów PRL-u, ale każdym swoim działaniem. Dlatego mam pytanie do wnioskodawców. W jakich jeszcze czasach Sejm mógł podważać wyroki Trybunału Konstytucyjnego i dlaczego przywracacie standardy z czasów komuny? I zapraszam panią posłankę.